Jasenia! O ile tak to było. Jeżeli dobrze pamiętam. Ale dobra, w skrócie. Cześć, kochani! Witam was wszystkich serdecznie w dzisiejszym odcinku. Ja jestem Yumi, także jeżeli jesteś tutaj nowy, to witam. Jestem Yumi. No i nagrywam odcinki z różnych gier w każdą środę i sobotę o 16:00. Także zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. No i oczywiście kliknięcia dzwoneczka, żeby tutaj nie pominąć żadnych kolejnych odcinków czy spontanicznych streamów. Także tak. Jak widzicie po tytule, dzisiaj testujemy różnicę między takim soul workerem, w którym ja obecnie gram, czyli tym, wiecie, ogólnodostępnym, który jest już... A właśnie tym w polskiej wersji. I takie małe, mini, niby testowanie robiliśmy na jednym już ze streamów, kiedy był właśnie u mnie Zecik, kiedy przejmował właśnie mojego streamka. Także macie teraz w prawym górnym rogu odnośnik. Natomiast wtedy nie miałam za bardzo okazji, wiecie, potestować jakoś na szczególnie, wyrobić sobie jakieś opinie na ten temat. I postanowiłam, że zrobię taką serię, będzie na pewno kilka odcinków. Ile nie przewiduję, myślę, że na pewno w dwóch się nie zmieszczę, więc myślę, że to będzie może trzy, może troszeczkę więcej. To będzie coś między let's playem, a nie do końca. Po prostu serię na testujemy polską wersję, czy coś w tym stylu. Może wy mi podpowiecie właśnie w komentarzach, jaką wy nazwę tutaj proponujecie, bo ogólnie będzie to polegało na tym, że porównuję właśnie japońską wersję do polskiej, czy widzę jakieś ogromne różnice. Na pewno nie jestem w tym ekspertem, no to nie ukrywam, nie jestem jakimś profesjonalnym gamerem, także to ułatwia mi po prostu grę z tego względu, że wcześniej musiałam używać dodatkowych patcherów, żeby z japońskiego tłumaczyć na angielski. Także, no wiecie, no to jest zawsze plus. No bo zawsze dzięki temu jakoś, wiecie, coś tam więcej ogarniam. Nie żebym, wiecie, po przetłumaczeniu z Angola nie żyła, ale no nie wszystko było też poprzetłumaczane, także... No wiecie, no... W ogóle polski trudny język mi ostatnio. Więc jak będę się przejęzyczać albo dziwnie źle coś tam mówić, to wybaczcie mi. Ale dzisiaj mam zajebisty humor, nie ukrywam tego. Nagrywam już któryś odcinek z rzędu, bo mam dzień wolny w końcu od pracy. Także tak, już na pewno wiem tyle, że ten dzień mój się skończy na zasadzie nagrałam milion odcinków, normalnie zapas na nie wiadomo ile czasu, głos mi siada i no, i wieczorem pewnie poczytam książkę w końcu i tyle. Także tak, pierwszą różnicą, która rzuca mi się dosłownie od razu w oczy, jest to, że przy jakichkolwiek właśnie tego typu dialogach, przejściach i tak dalej nie mam jakichś bugów. W tej wersji właśnie japońskiej miałam zawsze taki problem, że w pewnym momencie postacie tak z dupy miały, nie wiem, czarną albo czerwoną twarz i no to wyglądało bardzo dziwnie. No a robiło mi się tak, wiecie, bugowało bez jakiegoś powodu. No i brawo, ledwo zaczęłaś początek, a już padasz, no. No Yumi, no siarę robisz, ale dobra. Także tak, to jest na pewno to pierwsza różnica, która mi się bardzo rzuca w oczy. Bo jak widzicie, z postaciami jest wszystko tutaj w porządku. Każdy ma taki kolor, jaki powinien mieć, a nie na przykład, wiecie, wściekle czerwoną twarz, więc... Tak, i kabum. No i teraz będzie... Bum. Bum.
I tak dostałam S+, mimo że padłam. Ha, ciekawe. Tak czy siak, to jest ogólnie moja ulubiona postać, więc nią najwięcej grałam, jeżeli chodzi o właśnie zagraniczną wersję Soul Workera. I pierwsze, co mi się tak bardzo, bardzo rzuca w oczy, to przede wszystkim wybór postaci, bo myślę, że już każdy zauważył, że no tutaj mamy dostępne cztery klasy, tak, cztery postacie, gdzie w no, tej wersji, w którą ja gram, jest sześć, więc na pewno to jest ograniczenie i nie będą później problemy z jakimiś balansami. Zobaczymy, co się będzie działo w międzyczasie. Czy zrobią to jeszcze w tym roku, czy wprowadzą te postacie jeszcze w tym roku, czy jednak będą, wiecie, coś tam eksperymentować, coś tam przez jakiś czas zmieniać. No, według mnie wszystko wyjdzie w praniu, wszystko się okaże. Tak, kwipunek, czy ja tutaj nie mam czegoś, wiecie, do założenia lepszego. Łoki-doki. W ogóle patrzę, że nie ten. Nie pootwierałam, wiecie. Nie pootwierałam skrzyneczek. Także no. Dobra. Lecimy z kolejną misją. Tym razem musimy zrobić to, żeby dostać się jakby do kolejnej. Także no, co mam powiedzieć? Powiem wam tak. W kwestii tych postaci nie podoba mi się to. Kto wie, może z wersją zagraniczną było, że na początku były cztery postacie. Ja to rozumiem, że oni tu, wiecie, wszystko powolutku, no bo to jest kolejne, to są kolejne tłumaczenia, to jest kolejne, wiecie, tutaj no, dorabianie tak naprawdę sobie roboty. I że pewnie chcą, żeby później gracze byli podekscytowani, żeby jakoś tam wracali do tej gry, żeby był większy ruch, no bo nowe postacie to chcą zobaczyć, przetestować i tak dalej. Ja to oczywiście kumam, ja tutaj nie mam jakichś, wiecie, nie wiadomo jakich zarzutów czy rzeczy przeciwko. Natomiast naprawdę się cieszę z tego względu, że ta moja ulubiona postać, w zasadzie dwie moje ulubione postacie, bo moje dwie ulubione postacie to właśnie dziewczyna z gitarą i dziewczyna z kosą. Jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek to Soul Workera, no to wiecie o tym. Także no cieszę się, że one są dostępne, bo to są według mnie no po prostu najlepsze postacie. Tutaj ludzie mogą się ze mną spierać, mogą mówić, że nie, nieprawda, albo że jak ty możesz się wypowiadać, jak ty w tą grę nawet grać nie umiesz. No, nie no, ja rozumiem, ludzie są różni, ale weźcie pod uwagę, że każdy gra inaczej, każdy w grze potrzebuje innych rzeczy. I nie jest tak, że jedna gra będzie idealna dla każdej osoby, dla każdego tutaj człowieka pod każdym względem, tak? No, no tutaj nie wymyślajmy i nie oczekujmy nie wiadomo czego, bo to nie ma żadnego, kompletnie żadnego sensu. Natomiast mi się właśnie Soul Worker bardzo podoba pod względem i grafiki, i tego, jak są robione misje, i tego, jak tutaj można z kimś właśnie grać, współpracować i tak dalej. No to mi się po prostu najzwyczajniej w świecie tutaj bardzo podoba. I dlatego chyba w to grałam, także no. Patrzę, że tutaj erozja jakoś się nazywa nawet, no to ciekawe. Wszystko zaraz tutaj sobie posprawdzam, wiecie, żeby nie było. A, nie to kliknęłam, nie pamiętam skrótów, sorry. Sorry, kochani. Zaraz zobaczymy. Dobra, słuchajcie, chcę wrócić, bo tutaj gdzieś... O, tu jest. Bum. Dobra, i to pewnie tu było. No, dobrze pamiętam.
Łoki-doki. Czyli tak jak myślałam mniej więcej. Dobrze, że przynajmniej już od dawna ogarniałam, co to mniej więcej robi. Także tak, lecimy z tym odcineczkiem dalej. No i chciałabym, żebyście mi powiedzieli, ile chcecie, żeby mniej więcej takie odcinki trwały. To jest zawsze taki temat troszeczkę trudny dla mnie, bo wiem, że są zwolennicy oglądania mnie przez godzinę. I są zwolennicy, którzy nie chcą, żeby odcinek trwał więcej niż 20 minut. I tutaj ciężko każdego zadowolić i też ciężko czasami od razu na czymś skończyć, tak? Od razu, wiecie, przerwać temat i tylko i wyłącznie, bo trzeba kończyć, bo czas goni i na przykład, nie wiem, powiem tylko słuchajcie i koniec odcinka. No nie będę taka chamska, nie będę w ten sposób ucinać tutaj ani nic w tym stylu robić, tylko chodzi mi o to, co wy byście chcieli mniej więcej, czy żeby to było 15 minut, czy żeby to było pół godziny, czy żeby to było, nie wiem, w ogóle 2 godziny odcinek najlepiej dla was. No, po prostu dawajcie mi znać, bo chciałabym jakoś się do was bardziej dostosować w tej kwestii, bo myślę, że i tak będę to nagrywać bardziej ciągami, tak jak teraz to robię, że o, akurat mam wolno od pracy, to wiecie, to nagrywam po prostu odcinek za odcineczkiem. Także tak, dawajcie mi znać. No to są chyba kurwa jakieś jaja. Ja zauważyłam, że ja chyba nie zawsze umiem połączyć grę z mówieniem i to jest dla mnie takie denerwujące. Bardzo nawet bym powiedziała denerwujące. No ale co zrobicie? No nic nie zrobicie w tej kwestii. Także tak. W ogóle w następnym odcinku postaram się, żeby już były pozdrowianka, bo niektórzy tutaj do mnie piszą często na Facebooku, że Yumi, 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 a gdzie pozdrowienia? No i w tym odcinku znowu zapomniałam na początku pozdrowić kogoś. Dlatego tak, wybiorę teraz i wiem, że to nie jest początek odcinka, ale trudno się mówi. Dzięki Ci bardzo za subskrypcję, za ten dzwoneczek i trzymaj tak dalej. Także tak, to by było na tyle z moich krótkich bardzo pozdrowionek. I no cóż, lecimy, lecimy, lecimy dalej. Patrzę, że mamy tutaj questa do kogoś, spoko, no problemu. Ja tylko sobie, wiecie, ekwipunek pozakładam. Teraz już będzie tylko lepiej, jak ja to mówię. Teraz już będzie tylko lepiej, no bo masz ekwipunek, nie? I mam nadzieję, że nie będę tak padać za każdym razem jak mucha, bo trochę słaby wam przykład daję, no bo w sumie ja też bym nie chciała, żeby oglądać kogoś gadania, kto gada przez cały czas, trochę bez sensu i udaje speca i porównuje dwie wersje gry, skoro nawet na samym początku pada. Ale musicie wziąć też pod uwagę, że przy tej postaci tak po prostu już czasami jest. I mówię to naprawdę z ręką na sercu. Mogę wam pokazać dziewczynę z kosą, nie ma takich problemów, nie pada się tak cały czas i ogarniam to bez problemu. Natomiast postać, którą ja gram, no to jest taki bardziej supporter. Więc z tego względu tutaj, wiecie, no nie liczmy na to, że ja będę koksem i że będę każdego questa robiła sama i tak dalej, i tak dalej. Nie nastawiam się na to, że i tak dalej. Tylko nastawiam się na to, że większość raczej sobie dam radę zrobić sama. O kurczę, to było urocze! Powtórzę to sobie później i będę to wam śpiewała w odcinkach. Jak to było? Darerun? Czy jak? O Jezu, nie wiem, ale... Ale będę robić takie...
Aż mnie znienawidzicie normalnie. No i jak widzicie, już mam tylko 190 HP, więc healnę się. Nie wiem jak w tej wersji gry, jeszcze nie patrzyłam na ceny. Nie wiem co po ile chodzi, nie wiem jak to wygląda, ale tam gdzie ja grałam przez bardzo długi okres czasu, potki to było coś bardzo drogiego. Teraz już tam są bardzo tanie. Ale na początku, tak jak ja tam grałam, no to takie zwykłe potki to chodziły po 4K. Teraz chodzą po 400. Po 400, a nie po 4000, więc no wiecie, to jest różnica według mnie bardzo, bardzo spora. Także na pewno też kwestie jakieś tutaj będziemy próbować cenowe porównać. Natomiast nie ukrywajmy, że no jeżeli mamy grę, która dopiero wyszła, no to wiadomo, że będzie miała zupełnie inne tutaj ceny, zupełnie inne wartości, no bo gracze nie grają w to długo i też sami nie mieli za bardzo możliwości uzbierać nie wiadomo jakie sumy, tak? Dlatego będę starała się raczej porównywać takie rzeczy ogólnodostępne niż takie z marketu, gdzie możecie sobie wiecie, załadować, kupić i tak dalej. Wiem, że byście woleli raczej porównanie droższych przedmiotów, bardziej takich wiecie, ekskluzywnych, co nie wiem, potrzebne są i tak dalej. Natomiast chociaż nie zawsze są potrzebne, no ale dobra. Ale no, będę robiła porównanie raczej takich rzeczy używanych na co dzień niż takich ekskluzywnych, z tego względu właśnie, że chcę być tutaj w miarę fair w stosunku co do gry. No i zobaczymy, która wersja mi się bardziej spodoba. Na pewno wiem, że na tej wersji dużo moich widzów już zaczęło grać i chciałoby ze mną grać. Dlatego tutaj postaram się trochę czasu pospędzać, troszeczkę z wami pograć. Kto wie, może do tej serii was wezmę. Jest jedna osóbka, która ze mną testowała wersję zagraniczną, tą, na której właśnie mam już odcinek zrobiony, który po prostu tak długo zwlekałam wrzucić. No i cóż. No i zobaczymy, jakie są opinie też tej osoby. Może właśnie namówię do wzięcia udziału w odcinku, do wypowiedzenia się na ten temat. Czemu nie? Ja bym bardzo chętnie taki odcinek zrobiła, tylko pytanie, czy się zgodzi. No, także wiecie, kochani, no co będzie, to będzie. Pomysłów mam wiele, gorzej z czasem i realizacją. O, mamy skrzyneczkę, to trzeba zrobić, tylko dokończmy tego gościa, dobra. No i skrzyneczka, zawsze, ale to zawsze je otwierajcie, zawsze je rozbijajcie, bo zazwyczaj dostaje się z tego potki i inne rzeczy przydatne. No, to co? No i lecimy z koksem. Kebym. O nie! Halo! Ja chcę uciec stąd, halo. No nie. No cóż, to się nazywa samożycie. A już myślałam, że ani razu nie padnę i pokażę wam, da się. A tu Lipton. No ale to jestem ja zawsze muszę lamić, no.
Ja wiem, że wy byście tylko najchętniej oglądali, wiecie, koksów, którzy robią nie wiadomo co, ale mój kanał pokazuje na to, że... No mój kanał po prostu pokazuje to, że żeby coś ponagrywać, żeby pocieszyć się swoim doświadczeniem, czy podzielić, albo wspólnie właśnie, w sumie czemu nie, wspólnie pocieszyć w trudnych chwilach, czy podzielić się radością. Wcale nie trzeba być tutaj nie wiadomo kim. No i nie trzeba być koksem, żeby ludzie cię oglądali i lubili. Poza tym youtuberzy, nawet i ci więksi, to są też ludzie i też mają lepsze lub gorsze zagrania, też mają lepsze lub gorsze chwile, dni, więc myślę, że warto to niektórym uświadamiać ludziom, bo niektórzy myślą, że najlepsi to są tylko ci, którzy mają, nie wiem, po 2 miliony wleń i oni wcale w życiu by tak nie przylamili jak ktoś tam. To nieprawda. Oni nieraz tak przylamili, możecie obejrzeć ich stare odcinki i na pewno takie sytuacje się zdarzały, a w późniejszych po prostu przypadkach, w późniejszych tutaj działaniach albo się do tego nie przyznawali i nie wstawiali po prostu takich momentów na YouTube'a, albo najzwyczajniej w świecie poprawili swoje umiejętności, dorobili się lepszego sprzętu i dzięki temu idzie im po prostu lepiej. No nie ukrywajmy, możliwości jest dużo. Także tak, myślę, że wiem już, jak to mniej więcej rozegramy. Myślę, że będę starała się po prostu na każdym odcinku robić jeden sektor. I no, w czasie to będzie się różnić. Tym bardziej w późniejszych tutaj już momentach gry, gdzie to będzie coraz trudniejsze i czasem będę musiała kogoś po... O kurde, siara, myślałam, że wyłączyłam face'a. Sorry za to, kochani. Także no, słuchajcie. Myślę, że to jest w miarę okej pomysł. Napiszcie mi, co o tym sądzicie. Czy się zgadzacie ze mną, czy jednak wolelibyście, żeby to było bardziej czasowo robione. A ja no cóż, skończę tego questa i podsumuję jakby moje wszystkie myśli z tego odcinka, co do tej pory zauważyłam, jak to leci, co mi się podoba, co mi się nie podoba, czy są takie rzeczy w ogóle, które mi się nie podobają do tej pory. I jakie różnice do tej pory zauważyłam. Na igin. Boże, w ostatniej chwili podkadałam. Dobra. Czekajcie. Wszystko okej jest? A, tam, dobra, tak, wszystko okej jest. Tak to jest, jak się nakręci mapką. A ja w każdej grze muszę nakręcić mapą. To jestem po prostu ja, która no, zawsze tak robi i nie umie się tego oduczyć, chociaż próbowała wielokrotnie. I później myśli, kurde, gdzie ja jestem, co ja robię, co jest nie tak. I na przykład biegnie pół godziny nie w tą stronę. Zdarzało mi się, jak na przykład nagrywałam teraz, zdarzało mi się biec jakiś odcinek po prostu nie w tą stronę. I później takie, kurde, muszę się wracać i zmarnowałam tylko czas. I to wielokrotnie mi się to zdarzało. Nie wiem, czy zawsze to było widoczne, bo nie pamiętam, czy w danych momentach nagrywałam, czy po prostu coś robiłam i leciałam na automatycznym. Bo tam jest tak, że klikniecie sobie ten namlog, czy jak to tam się nazywa, to wtedy właśnie postać leci automatycznie, nie trzeba przytrzymywać przycisku.
Sorry kochani za tą ucinkę, ale wyskoczyła mi na laptopie aktualizacja i padłam i przestało mi nagrywać i w ogóle no. Także, no cóż, życie. Jak to mówią niektórzy, skleję te fragmenty, będzie mała urywka, sorry za to. Także zbieramy wszystko. Zobaczmy, czy przed bossem mam coś, co mogłabym założyć lepszego. Walkie-dokie. No i lecimy. Bo teraz będzie chyba boss, tak? Tak. Kabum, 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 ibum, 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 ibum. I już was tylko tyle zostało. O nie! Kolejni się pojawiają. Yumi, 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 uciekaj, uciekaj! No, czemu nie działało? To już klikałam. Moja postać się mnie nie słucha. To jest smutne i przykre, kiedy postać nie robi to, co klikasz. Oj. Otrzymałeś nagrodę za logowanie poziomu pierwszego? O co chodzi? What the fuck? To było dziwne. Nie wiem o co im chodzi. No i teraz jest dopiero boss. Także no cóż, troszkę zmarnowałam swoje możliwości, ale no cóż, niepotrzebnie użyłam wtedy erozji. Oj, czuję, że nawala mnie źle w klawiaturę. A jeszcze mam akurat mikrofon postawiony blisko. No geniusz! Ile mam się z tobą męczyć, gościu? Przecież i tak obydwoje wiemy, że ty i tak zginiesz. Cóżbym nie wiem co robił. Gin. No! I był! Ale nie padłam na bosie, więc w sumie not bad, not bad. Ojej, ty słodziutko! O nie, Edgar, nie lubię Edgara. Teraz wam się wydaje super, bo wam pomógł, bo coś tam, ale uwierzcie mi, on nie jest dobry. No i dostałam A. Jej!
Także tak, słuchajcie, to by było na tyle dzisiaj. I teraz już moje pierwsze wrażenia, pierwsze podsumowania, jakie zauważyłam różnice. Może coś przeoczyłam, jeśli tak, przepraszam, ale pierwsza rzecz. Jeżeli chodzi o interfejs, ta wskazówka jest dużo, dużo większa jakby i mam wrażenie, że chyba to nie jest ta sama czcionka, ale, no ale nie wińmy ich, bo nie każda czcionka no, ma jednak polską wersję. Jeżeli tak nie jest, no ja tutaj nie będę się spinać, nie będę ich winić. Ja to kumam, spoko, no problemo. Na pewno pierwsza rzecz, którą zauważyłam i mi się podoba, to to, że wszystko jest przetłumaczone. Każdy dosłownie tip, jak na razie, do tej pory był przetłumaczony i to mi się bardzo podobało. Nie skupiałam się, czy to jest dobrze przetłumaczone. Nie miałam do tego czasu. To wyjdzie przy okazji jakiejś edycji, czy pierwszych błędów, które po prostu zauważę. Natomiast jak widzicie, na razie wygląda to w porządku. Dialogi tak samo, więc to jest według mnie na plus. Jak wygląda strona techniczna? Wydaje mi się, że również w porządku. Jak widzicie, jak ktoś pisze z polskimi znakami, gra nie robi żadnych problemów. Więc na razie myślę, że jest ok. Nie żalę się, nie składam jakichś tutaj, wiecie, nie wiadomo czego. Natomiast jestem ciekawa, co się stanie, jak wejdą już te kolejne osóbki, te kolejne dwie postacie. No i na pewno jeszcze posprawdzam dłużej, co tutaj się dzieje i jak to wszystko wygląda. I widzimy się w kolejnym odcinku. Także cześć, kochani!